Cześć, nazywam się Rafał Wesołowski i dziś pokażę Ci, jak stworzyć sobie środowisko programistyczne dla Shopware. Do tego będziemy potrzebować Vagrant, Oracle VirtualBox, PitchPitch.com. Wchodzimy na stronę github.com shopper .shopware vagrant i ściągamy sobie um, rep repozytory. Stąd na pulpicie, wypakuję, otworzę PowerShell. Wchodzimy do wchodzimy do wypakowanego folderu. Do folderu Vagrant. I tutaj wpisujemy komendę Vagrant up. W tym momencie pobierze nam się Ubuntu, na nim się Apache, PHP i oczywiście MySQL. To trochę potrwa od szybkości. Zależy jaki macie sprzęt. Ja zrobię magię screencastu i przyspieszę to wszystko. Teraz sprawdzimy czy wszystko się dobrze zainstalowało. To są nasze przeglądarki. Wpisujemy adres 33.33.33.10 i klikamy na plik phpinfo.php. Teraz sprawdzimy jeszcze phpMyAdmin. Użytkownik to root, a hasło to shopware. Okay. Nasz lokalny serwer już jest gotowy. Teraz możemy pobrać Shopper. Wchodzimy na stronę github.com/shopper/shopper i ścigamy repozytory. Wypakujemy folder i możemy otworzyć PHP. Klikamy na Open. Wybieramy folder, gdzie jest instalacja Shopper. Teraz musimy skonfigurować go deployment, żeby pp.com połączył się z naszym serwerem. Wchodzimy na Tools, Deployment, Configuration. Klikamy nowy. Typ to SFTP. Zatem so, SFTP host to 127.0.0.1. Pod to są cztery twiki. Username to jest Vagrant. I hasło jest takie samo: Vagrant Rootpad. Klikamy na AutoDetect. Potwierdzamy. I wybieramy, że to będzie folder www. Na mapping damy, żeby nam stworzył osobny folder o nazwie Shopper. Wrócimy jeszcze do Connection i damy URL. To będzie 33.33.33.10. Jeszcze na mapping damy web -hat on server OnServe Vagrant 4Shopper. OK. Klikamy OK. Klikamy prawym przyciskiem myszy I dajemy Deployment Upload to Vagrant. Gdy wszystkie pliki zostały wysłane do Vagrant, możemy przejść do instalacji Shopper. Pierwszy połączymy się z naszym serwerem. Wchodzimy na Tools. Start SSH Session. I Vagrant. OK. W tym momencie jesteśmy na serwerze. Wchodzimy do, do folderu www. Shopper. to. Wpisujemy komendę end configure. dbhost jest localhost. Klikam enter. Pod to 3306. Datenbank damy shopper. Datenbank user root. Hasło to shopper. ephost to 33.33.33.10. I PET to slash shopper. Teraz wpisujemy end bullet minus UNIT. Pierwszy kompozyt zainstalowaną library, a potem zacznie się instalacja do MySQL. Teraz możemy przejść do przeglądarki. Wpisujemy 33.33.10. Wchodzimy do folderu Shopper. Jest w tym momencie zestawiony Shopper. Niestety jeszcze we zdjęć, ale zaraz to naprawimy. Teraz musimy wejść do backendu. Wpisujemy backend. BNUce mamy to demo i hasło to demo. Logujemy się do systemu. Pojawi nam się okno do, skonf do skonfigurowania szober. Ja to pominę. Teraz widzimy backend. Najpierw zmienimy język na angielski. Wchodzimy na inszczelungę, benuta waltung. film naszego Benuta demo. I zmienimy mu standard pracha na angielski. Podam nam jeszcze raz hasło, demo. Musimy się ponownie zalogować. Demo, demo. I mamy backend w języku angielskim. Teraz ściągniemy zdjęcia. Wchodzimy na Configuration, plugin Manager. Zjeżdżamy na sam dół i mamy tutaj shop fmfdemo.de albo en. W naszym przypadku zmienimy shop na wersję angielską, więc ściągniemy zdjęcia w wersji angielskiej. Klikamy na Install. W tym momencie zaczną ściągać nam się wszystkie zdjęcia. Po poprawnym zainstalowaniu pluginu Shopify w demo.n.n N wracamy do, do naszego frontendu. odświeżamy stronę i w tym momencie powinniśmy zobaczyć zdjęcia. Shop jest prawidłowo zainstalowany, teraz czas na konfigurację P&P. naciskamy na File, wchodzimy do Settings, naciskamy na Plugins, naciskamy na Browser Repositories i szukamy pluginu do Shopper, Shopper i oczywiście Shopper Plugin, instalujemy go. Uruchamiamy PRP nowo. Po zresetowaniu PRP wchodzimy znowu do Settings. Klikamy Symfony Plugin. Symfony Plugin zainstalował się automatycznie z Shopa Pluginem. Aktywujemy go. Wchodzimy do zakładki Container i dodajemy Services od Shopper. Znajdują się one w Inline, shopware, Bundle i w każdym z tych otofolderów. Nasz Vendor Folder jest oczywiście pusty, bo zainstalował się na naszym Vagrant nie na pulpicie, więc ściągamy jego zawartość z serwera. Wchodzimy na Deployment i klik, naciskamy na Download from Vagrant. A sami znowu do, do Settings, wchodzimy na File i zostaną ostatnie rzeczy do zrobienia to pokazać to, jakie foldery do czego służą. Tak, punkt id skill nie potrzebujemy. BIM też nie. PUL tak samo. Inline. Otwieramy Library shop. To są nasze sources. File. Recoveries, Snippets, Templates. Też są nam niepotrzebne. Test. Oczywiście do testów. Vala też jest niepotrzebny. I Vendor oczywiście nasze sources. Klikamy OK. Jeszcze musimy pobrać jeden plik z Vagrant. To config.pp. Został on automatycznie utworzony podczas instalacji. Klikamy na tools, deployment, browser Remote. Otwieramy shopper. I kopiujemy config.pp. W tym momencie znajduje się już tutaj to w pozycji PHPM Admin. Ja zanim nie przepraszam. Polecam inny program pod Windowsa. Jest to id.sql.com. Można gość na tej strony. Jest instalacja albo Potable. Ja chcę tym na Potable. Wypakuję go. otworzę program. Otworzę nową sesję. Pierwszy typ połączenia to będzie mysql-ssh-tunnel, wchodzę na zakładkę Tunel SSH. potrzebuję plik pl.link.exe, pl klikamy na pobierz plik, klikamy na download i ściągamy pl.link. Wracamy do Heidi, jako ma na pulpicie. Może go. Host i pod SSH to jest 127.0.0.1 Pod mamy 4 twójki. Nazwa użytkownika to Vagrant. Hasło SSH Vagrant. Lokalny port, jaki będzie utworzony? Ja dam 33, 5 33,55,7. Należy tu uważać, że mam więcej sesji, żeby się nie pokrywały. Wracamy do ustawień. Użytkownik to był root i hasło był Shopor. Zapisujemy i otworzę tą sesję. Tak. W tym momencie połączyliśmy się z Vagrant. Jak widzimy mamy bazę na Shopper. Możemy ją I Są tu dane. Cała konfiguracja Vagrant jest też opisana na stronie od Shopper dla programistów. URL to developers.shopper.com slash Guides i Tom. Dziękuję i do zobaczenia.